Cześć, witam na moim kanale. Ostatnio pokazywałem tanią, małą, lekką i poręczną lutownicę na USB. Miała ona jednak małą moc i pojemność cieplną, a czas pracy na akumulatorze nie był zbyt długi. Dzisiaj pokażę alternatywę. Lutownicę także mobilną, trochę cięższą, trochę większą, ale o dużo większej mocy i znacznie większej pojemności cieplnej. Czas pracy też znacznie dłuższy, według producenta do 75 minut, a nabicie trwa krótko, dużo krócej niż ładowanie akumulatora. Dodatkowe funkcje to palnik i opalarka. W komplecie jest dysza, wygodna przy koszulkach termokurczliwych. Samo pudełko jest wygodną podstawką. W chwili obecnej ten model kosztuje od 150 zł, czyli jest prawie czterokrotnie droższy niż prezentowana w poprzednim odcinku lutownica na USB. Można też kupić tańsze lutownice gazowe, na przykład takie. Mi w tym modelu brakuje zapalnika pieca elektrycznego. Do uruchomienia tej lutownicy potrzebna jest zapalniczka, a sam proces odpalania jest mało wygodny. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę przy wyborze lutownicy gazowej. Natomiast do JATO pasują groty od tej tańszej lutownicy. To może być cenna uwaga, ponieważ producent oficjalnie nie sprzedaje grotów. Zacznijmy od czasu nagrzewania. Wybrałem średni grot, zobaczcie ile to potrwa. Czas rozgrzewania? Około pół minuty. Znacznie krócej niż lutownica na USB, a pojemność cieplna grota dużo większa. Zobaczcie, jak to wygląda w kamerze termowizyjnej. Na rozgrzewkę coś łatwego, czyli skrętka. Włączam lutownicę, czekam aż się nagrzeje, w międzyczasie odrobina fluksu i lutuję. Lutuje się łatwo i szybko. Lutownica dobrze utrzymuje temperaturę, ale tego akurat można się było spodziewać. Tu lutownica USB także radziła sobie dobrze, a jeśli czas pracy na akumulatorze nie jest dla Was istotny, to będzie wygodniejsza w użyciu, lżejsza i poręczniejsza. Zobaczmy teraz drut 2,5 mm kwadratowego. Z nim lutownica USB miała już duży problem, a jak sobie poradzi gazowa? Odrobina fluksu. To jeden z tańszych, prezentowany już na kanale. Lutowanie przebiega bezproblemowo. Większa pojemność cieplna grota i moc bardzo pomaga. Lutowanie przebiega szybko i sprawnie. Teraz coś trudniejszego. Linka o przekroju 6 mm kwadratowych. Thank you.
Lutowanie tym grotem nie jest już tak łatwe i komfortowe. Samo nagrzewanie linki zajmuje więcej czasu, ale lutownica utrzymuje temperaturę i po czasie udaje się nagrzać i zlutować linkę. Większy grot ułatwiłby zadanie, nie będę jednak teraz tego sprawdzał. Ogólnie zlutowanie linki 6 mm2 jest możliwe. Poza lutowaniem to urządzenie może pracować jako palnik i opalarka. Zobaczmy, jak to działa. Czy taka lutownica może zastąpić gorące powietrze? Użyję starej, uszkodzonej płyty głównej z laptopa, przeznaczonej na części. Z układem SMD poradziła sobie praktycznie tak dobrze, jak gorące powietrze. Ale lutowanie jest na pewno bardziej ryzykowne, ze względu na stabilność temperatury i przepływu powietrza. Trzeba lutować na wyczucie, ale jest to jak najbardziej wykonalne. Z czystej ciekawości sprawdzę też, czy uda się wlutować kość pamięci. Zdecydowanie odradzam takie lutowanie, nawet dobrą lutownicą na gorące powietrze. Tu przydałby się co najmniej podgrzewacz, a do większych układów, jak procesory, mosty, karty grafiki, stacja BGA. Więc nie róbcie tego z płytami, które zamierzacie naprawiać. Kość pamięci udało się wylutować praktycznie bez większych problemów. Wcześniej wspomniałem o wygodnej dyszy do koszulek termokurczliwych. Zobaczcie, jak to działa. A jeśli skończy się gaz? Można napełnić w mniej niż minutę, jeśli macie gaz pod ręką, a nie w sklepie. Na tym nie kończą się zastosowania tej lutownicy. Można jej użyć np. do podgrzewania elementów, a nawet rozpalenia grilla. Według producenta w trybie palnika można uzyskać nawet 1300 stopni Celsjusza. Ale tego już nie sprawdzałem. W kolejnych odcinkach będą lutownice transformatorowe i stacje lutowniczo-grotowe. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.